Czy mistrz świata boi się przed walką? Mistrz świata przed każdą walką się boi, bo nie wiadomo, co może nastąpić, jaki cios może trafić i tu nawet w formie walki, w formie zabawy bym powiedział, gdzieś tam ręka poleci, a zawodnik waży 90 kilo, więc myślę, że może być ciekawie. A ta jutrzejsza walka jest strach? Jakakolwiek by nie była, to gdzieś tam boimy się o zdrowie. Wiadomo, że to jest tylko nikt nikomu nie chce zrobić krzywdy. Tutaj w szczególności w jutrzejszej konfrontacji. Chcemy wyjść, dobrze się pobawić, pokazać kunszt sportowy. I tylko dlatego się dzisiaj tutaj widzimy. Nie widzimy się po to, żeby nokautować i pokazywać swoją wyższość nad zawodnikiem tak naprawdę zupełnie z innej branży. Oczywiście to jest z branży estradowej bym powiedział, bo to artysta serialowy, więc chcemy dobrze się pobawić, pokazać czym jest boks, jak to wygląda w rzeczywistości i zaprosić do trenowania, zaprosić do uczestnictwa w jutrzejszej imprezie. Dzisiaj tutaj do Bochnia przyszło sporo osób dorosłych, ale też sporo młodych ludzi, którzy patrzą na Ciebie jak na Boga. Co byś poradził takim młodym ludziom, którzy też chcą osiągnąć takie trofea jak Ty? Sukces można osiągnąć w każdej dziedzinie. Jak trenować, jak przygotowywać? Jak trenować. Trzeba być po prostu zawzięty, uparty, nieustępliwy. Iść na salę i myśleć o tym, co mamy zrobić, co nas czeka w niedalekiej przyszłości. Nie myśleć o tym, jakie mogą być schody, tylko wchodzić, kolejne drzwi otwierać i nie poddawać się. To jest, zdaje mi się, ta nieustępliwość i ta zawziętość wszystkich sportowców, o jakichkolwiek byśmy nie mówili. Tak? Trzeba by się spytać, też patrząc, pamiętam, obserwowałem, gdzieś tam śledziłem, patrząc na Justynę Kowalczyk na przykład, takie porównanie dam, kiedy ona na tych biegówkach i tam z tyłu za nią goni ta Norweszka, która była, jak można powiedzieć, jak taki, może jak magnes, który gdzieś tam leci i przyciąga, tak? I na jednym dystansie się mogła mierzyć, to niestety na dłuższych dystansach niekoniecznie jej to wychodziło, tak? Ale to jest właśnie ta nieustępliwość, ta zawziętość. To, co wyróżnia tych ludzi, którzy później dochodzą do tego swojego sukcesu, czyli mnie, Justynę i wielu, wielu innych sportowców, którzy osiągnęli swój sukces. Jutro gala charytatywna. Czy Krzysztof Diabła Włodaczek długo się zastanawiał, żeby wziąć udział w tym wydarzeniu? Piotr Kostecki zadzwonił do mnie i zadał mi takie pytanie. Słuchaj, zbieramy na to. Jest taka i taka potrzeba, taki pomysł. Czy się zgadzasz? Czyli ten aspekt charytatywny? Tak. Aspekt charytatywny i też aspekt tego, że pomagamy dziecku. Ja sam mam trójkę dzieci, więc nie wyobrażam sobie, żeby coś się nagle działo i nie miałbym pomocy. Więc oczywiście nie pomagam po to, żeby ktoś mi później pomógł, ale pomagam, jeśli mogę, to pomagam. Robimy wszystko, żeby ta dziewczynka wyszła jakby z opresji. O tak.